Spotkała się Pani z raportem służb na temat przestępczości? A jeśli tak, to jakie działania Pani podjęła? Znaczy, na pewno zapoznał się z takim raportem, jeśli takowy raport był, koordynator służb specjalnych. A Pani nie? No wyraźnie powiedziałam koordynator. No tak, no ale Pani nie. Powiedziałam, zapoznał się koordynator. Czy zwracała... Przepraszam, bo jakby to, że zapoznał się koordynator, logicznie nie wyklucza, że zapoznała się na przykład też Pani. No, to są zupełnie zdarzenia rozłączne. Czyli, a tu chcielibyśmy uzyskać precyzyjną odpowiedź. Czy Pani się zapoznała? Czy Pani się zapoznała? W związku z tym odpowiadam jeszcze raz z tym raportem. Zapoznał się koordynator. A Pani nie. A Pani nie. Zapoznał się koordynator. A Pani nie. Proszę odpowiedzieć nie albo tak. Koordynator. Widzi Pani tam gdzieś obok premiera? Ale to koordynator. Nie, ale to Pani ma ale to, przepraszam, to nie jest jakaś nowa wersja zabawy w pomidor, gdzie w miejsce słowa pomidor to występuje koordynator, tylko chodzi o no bardzo proste pytanie, no, na które można powiedzieć tak albo nie, no, albo nie pamiętam. I no, odpowiedziałam, że z takim raportem zapoznawał się koordynator służb. Dobrze, to ja przepraszam, osobiście mam domniemanie, że znaczy to, że Pani się nie zapoznała. Ale no, to... Jeśli Pan ma takie domniemanie, to proszę sobie z tym po prostu funkcjonować. No. Życie. Czyli rozumiem, że Pani się nie zapoznawała z takim raportem. Koordynator. Jeśli miałby jakiekolwiek wiadomości niepokojące, proszę mi wierzyć, po przeczytaniu tego raportu, nie wiem jak to teraz wygląda, to byłabym pierwszą osobą, z którą on z taką wiadomością by przyszedł. No dobrze, ale nie może Pani mi odpowiedzieć tak lub nie? To wystarczyłoby. No, że Pani się nie zapoznawała, tylko koordynator.